Witam serdecznie, jesteśmy na pasiece. Tu, gdzie pokazuję, mam ulik, który wczoraj przywiozłem, ten rój. Z niebieskim daszek jest z pasieki, co była grzybowa. I tu też z byłej grzybowej, tak? Tam jest czerw wygryziony w 100%, na pewno. Tam nie wiadomo. A tu siedzi ta rójka. Przywiozłem, zdecydowałem się na pewien ruch. Jeśli ta rójka okaże się... Ja uważam tak. No rój głodniak niedobrze, czyli ktoś po prostu załatwił pszczoły tym, że no nie miały żarcia, nie wiadomo jak, co, skąd i w ogóle i jak. Ja za chwilę tutaj uruchomię kwas, te pszczoły, które tak przywiozłem z grzybowej, to też im się należy kwas i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, co tutaj przyniosło się, chodzi o matkę. Może to będzie jakiś rarytas, prawda? Może to będzie jakiś rarytas. Widzę, że soczek w wersji jakiejś paskudnej został pożarty. Pożarty został soczek. Spróbujemy te razem z tamtymi ułożyć w jakiś ul. Prawda? Spróbujemy je w coś ułożyć. Nie wiem jeszcze w co. W pierwszej kolejności spróbujemy tutaj wzwęszyć matkę. Tak? Bo może być jakiś rarytas. Widzę, że to z żółtą pszczołą nic nie ma wspólnego. Więc może byśmy to pozostawili, taką ciekawą jedną rodzinkę. Bo to rzeczywiście by był jedyny rój w tym roku, który w ogóle nie ma tutaj żadnej ani jednej pszczoły, która by była żółta. Prawda? Jest raczej ciemnawa pszczoła. Nie wiadomo, co to jest kompletnie. Już widzę na jednej pszczole, widziałem pod tergitem warozę. Tak. Mykło mi to. Mykło, ale od razu widziałem. Tak. Widzę, że ta pszczoła to ona nie jest full łagodna. Jak ona by się rozemściła, to by było po zawodach. Trochę tu grubo na tych plastrach, więc tą matkę będzie trochę kłopot. Prawda? Odszukać. Jakbym je rozbił na więcej plastrów wczoraj już, to by było dużo, dużo lepiej. No ale słoneczko świeci, więc są szanse. Może ta matka już nie być takiego koloru, tak? Jak te nasze. Więc no, znaleźć to jest już trochę trudniej. Ale pszczółki wczoraj ładnie mi się złożyły do tego ulika, więc wydaje mi się, że mateczka sobie gdzieś tutaj wędruje po tych plasterkach. Nawet jeśli ja w tej chwili jej nie znajdę, a jest taka możliwość oczywiście, to nic. Oczywiście uważam, że to nic. Skoro, że rój wczoraj przyniesiony i tak dalej, i to same katastrofy były tu z tymi pszczołami, to za grubo tej pszczoły, żeby tutaj tą matkę tak po prostu sobie odszukać. No nie. Pszczoła spada aż z ramki. No nic, słuchajcie. Ja uważam, że tu matka jakaś jest. Może wyniuchamy ją później po łączeniu i po kwasowaniu, co? Może gdzieś tu już nawet jajka się pojawiły. Widzę, że ten swój super syrop tutaj wrzuciły. No tak, no ta matka na pewno gdzieś tu łazi. Niestety grubo siedzę na tych ramkach i jest to problem, prawda? Jest to problem. Ja nie będę może aż taki natarczywy, żeby ją znaleźć. Uważam, że ona tutaj jest. Prawda? Więc ten ulik, o, voilà. Złożymy może bardziej pod tym kątem, żeby już tu był, tak? Tak złożony. Może jeszcze tu niuchnę. Te pszczoły też jest grubo, więc złożenie tego tak wąsko będzie problemem teraz. A trzepać ich nie chcę, bo nie chcę ich za bardzo drażnić.
No ale widziałem już na jednej pszczole, tak, warozkę, prawda? Widziałem już tą warozkę i one zaraz tutaj będą machnięte kwasem po łączeniu. Już je normalnie ustawię tutaj 5-5 w ten sposób. Te pszczoły, które przywiozłem z tej pasieki, tak, co chciałem tam łączyć, no to one tutaj dobrze, niech one sobie tak na chwilę są. Tu ja im za chwilę dorzucę ramki, to one się może trochę mi rozluźnią. Zobaczymy, jak wyglądają ramki w tych ulikach, co przywiozłem. Tak, to też będzie miało znaczenie na to, jak my tu je ułożymy. O, może tam na chwilę ułożę tak. Wtedy ta pszczoła mi się tutaj rozejdzie. Albo może bym nawet zrobił, słuchajcie, no zrobię bubel im, bo ja już będę chciał je tak układać, tak? O. Bez tutaj żadnych ceregieli. Może gdzieś matkę będziemy widzieć na podłodze. O. Trochę szczepłem tej pszczoły. Będzie łatwiej tu ułożyć. Prawda? O. Już normalnie zrobiliśmy tak, tą odległość beleczki bardziej, co ma duże znaczenie, uważam. Dobrze. Dobrze. Nie ma co ich teraz testować, by trzeba było znaleźć im zaraz szmatkę, ale to nic, będziemy zaraz, no, co? Tą szmatkę bym nie dzikował, bo zaraz będziemy tutaj je łączyć, tak? Więc na chwilę je tutaj, może gdzieś tu matkę strzepłem. Może jest jakaś luksus zaznaczona, prawda? No to dobra, no to przytargałem w tym roku pierwszy rój, gdzie nie ma żadnej mieszanki pszczoły. Tylko jest ta pszczoła taka, o, widać, że krajanka, nie? Typowa. Więc no, zmontujemy z tego ul. Jak te pszczoły się rozlezą, ogarną i tak dalej, no to wtedy tą matkę po kwaszeniu będzie nam łatwiej znaleźć. No i jedziemy dalej. Mamy na tyle czasu. Najpierw sobie zerknę tą rodzinkę, która jest tu. Tam, nie? Bo tutaj nie ma już na pewno żadnego czerwiu. I nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek tu był czerw. Dobra? Więc od razu je tutaj będziemy je trzepać. Prawda? Będziemy je trzepać, trzepać, trzepać. Tu na pewno nie ma żadnej matki. Ewentualnie jest jakaś matka, nie wiem, trutniok się jakiś zrobił z pszczoły. Prawda? Coś się zrobiło z pszczoły. Tu mamy paskudne te ramki. Ewentualnie może jeszcze ta gdzieś by się nadała. Nie, po obskrobaniu. Jedziemy. Tego grata, co tutaj po prawej, ten opalany stoi. Jakby ktoś chciał takiego leżaka z taką nadstawką, co tu skonstruowałem, serdecznie zapraszam. No nie? Dobrze, słuchajcie. Pszczoły będą, widzę, że już niemiłe. Pszczół jest grubo. Motylice wytępiono. No to dobra, nie? Trzeba je przestawić, żeby już tu nie nalatywały na ten punkt. O! One się tu połączą, będzie baja. Z tego ulika zrobimy 5 i z tego ulika spróbujemy zrobić 5. No to tu mam ile? Raz, dwa, trzy ramki. Ja bym je spróbował zrobić po 6 nawet. Po 6. Nie? I będziemy je ładować do ula. Może zrobię nawet tak, że tu zrobię, o, deskę jakąś taką. O. I tą prowizorkę, żeby te pszczoły typowo mi tutaj nie lądowały tak na ziemię, prawda? Jak to widać, wszystko nie widać, mało widać. Mało mnie widać, jak ja tu sobie pracuję. Prawda? Może
Ja bym nawet skusił, żeby stąd coś nagrać. O. Bo to będzie idealnie widać stąd, co ja będę robił, nie? Że te pszczoły będę po prostu przesypywał tutaj przez ul, no i bronił się od tych rzemi niepożądliwych, nie? I to tyle. Tu nie ma raczej matki. Każdą ramkę oczywiście można zerknąć, czy nie łazi coś. Prawda? Jeśli tutaj już jest czerw trutowy, że po trutówce będę widział, no to ja już tam tego nie będę. No, jest opcja, że wyczyszczą, ale jak już gdzieś powstała larwa, to one będą chciały ją ciągnąć dalej, tą larwę. Więc mi na tym aż tak nie zależy, żeby one ciągnęły tą larwę dalej, prawda? Elegancko. Wytrzepiemy. To, co już będę widział, że ta ramka jakaś się lepsza nadaje, czy coś, to ją ładnie, o. Tak. Widać, że została sama pszczoła. Jest tego futru trochę na tych ramkach, więc jestem skłonny im ją pozostawić później. Zobaczymy. Poskładamy ten ul z powrotem, tak? Widzę, że już bieda się zaczęła robić, bo nadżerały ten swój zasklep, prawda? Nadżerały ten swój zasklep. I zmontujemy za chwilę z tego jakiś ul. Tu jest jakiś czerw ostatni. Prawda? Ostatni czerw. Pukam, czy nie ma żadnych jajek nowych. Ale został się ostatni czerw jakiś. I z taką ramką niewydarzoną. Ciemna. Dobra, na chwilę położę ten czerw, bo to jest stary czerw. Nic mu się nie wydarzy. Oceńmy, co dalej jest z tych ramek. Taki stary czerw, to mu dupy nie urwie, że chwilę sobie poleży. Prawda? Ja jestem skłonny nawet go całkowicie wyrzucić, ten czerw. W ogóle go nie ratować, w ogóle żaden sposób. Widzę, że tu żadna trutówka jeszcze chyba nie powstała, bo nie widzę żadnych jajek. Tak, i taką ramkę, mimo że ma troszeczkę czerwy na sobie, ja ją wyautuję. Ja już tutaj nie będę jej wkładał, prawda? Ewentualnie tamtą ramkę włożę. A z tego ulika, który za chwilę będziemy robić, złożymy jakiś... złożymy coś z tego, prawda? Tu widzę, że też mam ramkę taką trochę czerwiową. Jeszcze coś zostało. Prawda? Jest też opcja, że może tu łazić gdzieś młoda matka, bo widzę, że trutnie są w ulu. Są w ulu trutnie, więc... one być może na coś tutaj czekały, prawda? Czekały. Na coś. Ale wydaje mi się, że jak ja bym teraz je tutaj, tu jest na dole jakaś trutówka, którą coś tu wynoszą. Tutaj to, no dobra, ja tą ramkę też wycofam. Ona już się nie znajdzie w ulu. Prawda? Z tą trutówką. Ja widzę, że tą trutówkę tu wynoszą i wydaje mi się, że po prostu pod tą trutówką jest na pewno waroza. Spróbujemy. Wyciągnąć trutnia. Masz dekielek od tego słoja? Dekielek od słoika jest w tym.
Nie widziałem, ale to może być na tym, że to była walodna. Dobra, słuchajcie, żeby te pszczoły tutaj miały na czym się rozsadzić. Tą ramkę jednak włożę, tak? Na dół. Ona i tak w przyszłym roku nie będzie zaczerwiona, ta ramka. Prawdopodobnie, bo będzie właśnie na dole, tak? Będzie na dole. O. Może tak. Te ule to też mam, jedwabiste. Dobra. To by była ta ramka i teraz zerknijmy tu jeszcze. Tak, i to był ten jeden ulik, tak, połączony. I tu spróbuję, tak, skompletować, żeby siedziały sobie na sześciu ramkach, tak, dół. Dół, żeby był sześć ramek, a za chwilę dokoptujemy górę. Przygotuję korpus i wtedy będziemy pokazywać, jak robię górę. Prawda? No dobra, tu była ta ramka, ta. Na niej też jest trochę czerwi jeszcze. Szczepniemy pszczoły. O! Szczepnęliśmy, patrzę na ten czerw. Widzę, że pszczoła ostatnia się z niego wygryza, tak? Więc niech ta pszczoła się wygryzie. Ja tą ramkę włożę, o! Tutaj, tak? Ten ujmi coś krzywo stoi, widzę. I to by była ta ramka. I jako ostatnią bym włożył tą. O, i ile mamy teraz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I elegancko. I tak bym pozostawił dół. I teraz tutaj będę jeszcze penetrował, czy żadna młoda matka nie łazi tam po tej mojej desce, co te pszczoły sobie wchodzą. I zaraz będziemy robić drugi filmik, jak będziemy wybierać ten ulik. I to by było to wszystko i życzę powodzenia.